Na Krzysztofa Żuka. Dlaczego? Bo jest bardzo dobrym prezydentem i bardzo wiele zrobił dla Lublina. Na pana Jakuba Kuleszę. Bo? Bo jest to człowiek uczciwy. Nie kłamie, nie obiecuje złotych gór, tylko mówi to, co jest realne. Bardzo mi się podoba ten człowiek. Takich nam trzeba w Polsce. No na pana Sylwestra. Dlaczego? Że wydaje mi się, że dużo więcej można było zrobić za te pieniądze, które zostały wydane. Mimo, że dużo jest zrobione. Być może nawet podwójnie. Proszę pana, na Żuka. Dlaczego? Dlaczego? Przecież ja tu żyję od urodzenia. Parę dziesiąt lat. I takiej przebudowy, takich nowoczesności to nie widziałam. Nawet jak Wasilewski był z PO, to go potępiałam. Wie pan co, nie wiem, czy w ogóle będę głosować, bo nie widzę odpowiedniego kandydata. Na przedstawiciela z PiS-u. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że jakaś zmiana musi być. Na Krzysztofa Żuka. Jaki jest powód? Dlaczego? Wydaje mi się, że Lublin się tak bardzo rozwinął, jak on został prezydentem naszego miasta i chciałabym, żeby dalej tak się rozwijał, jak w tej chwili. Nie będę głosował. Dlaczego? Nie będę się przyczyniał do rozwoju ich karier, majątków. Prawdopodobnie na Krzysztofa Żuka nadal. Dlaczego? Do tej pory podoba mi się, co robi. Tyle. Ja jakoś go popieram. Na PiS. To znaczy? Nie wiem, nie ten, nie zastanawiam się, ale od początku jestem za PiS i cały czas na PiS. A dlaczego? Mają prawa, mają dobrą tą, ale niestety są cały czas blokowani. No i nie wychodzi niestety. Samemu nic nie zrobimy. Nie wiem jeszcze, zastanawiam się. Trudny wybór? Łatwy, ale zastanawiam. Ja nie jestem z Lublina, mieszkam w Piaskach, ale gdybym mogła, to bym oczywiście zagłosowała na prezydenta Żuka. Nie interesuje mnie polityka i tak dalej, nic z tych rzeczy, także... Na pewno nie bierze pan udziału? Nie. Dlaczego? No niestety. Czym innym się zajmuję? No to Łajewa. Dlaczego? No bo tak jakoś. Na naszego aktualnego Żuka. Trzeci raz popieram, także na pewno na niego oddam głos. Skąd ten wybór? Bo uważam, że doprowadził do znacznej poprawy sytuacji Lublina pod kątem infrastruktury, turystyki i ogólnie bardzo fajnie Lublin się rozwija za jego kadencji. Nie będę głosował, jestem ignorantem politycznym, także